Rok 2018 nie należał do najlepszych lat dla hakerów. Dlatego w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o hakach i o hakerach. Prześledzimy razem całą historię krok po kroku, a na sam koniec wejdziemy na forum hakerów. Ja jestem Infomod, dzień dobry i zapraszam do oglądania. Partnerem dzisiejszego materiału jest platforma UGG. Jest to strona, gdzie za pomocą kilku kliknięć możesz sprawdzić probildy każdego z czempionów. Przykładowo weźmy taką Oriannę. Widzimy najlepsze runy i przedmioty, które możemy w 100% spersonalizować pod siebie. Czyli wybrać pozycję, na jakiej gramy, przeciwnika, na którego będziemy grali konkretny mecz, a nawet wybrać dywizję, w jakiej się aktualnie znajdujemy. Dodatkowo mamy obszerną zakładkę z counterpickami, więc dowiemy się przykładowo, na kogo taka Orianna jest dobra, na kogo słaba, kto do niej pasuje, a kto do niej nie pasuje. Strona zawiera również statystyki odnośnie winrate'u, gdzie możemy zobaczyć, na kogo taka Orianna radzi sobie najlepiej, na kogo najgorzej, a nawet możemy sprawdzić, jaka postać jest najlepsza do duo z Orianną. I w tym wypadku najlepszym kompanem w Master Tierze jest Poppy. Link do stronki znajdziecie w opisie, a tymczasem przechodzimy do meritum. Słuchajcie, zanim pokażę wam wiadomość, w której to haker na pewnym forum narzeka na zabezpieczenia Riot Games, to najpierw chciałbym jednak zabrać was w podróż. Dlatego spakujcie kanapki, śpiwory i jedziemy razem pod namioty do innego świata. Świata, w którym to nieuczciwość, oszustwo oraz zabawa cudzym kosztem jest chlebem powszednim. Pierwsze haki do League of Legends pojawiły się już w 2009 roku, czyli zaraz po oficjalnym wydaniu gry. To był bardzo wyjątkowy okres, ponieważ wtedy Riot Games skupiał się tylko na rozwijaniu gry oraz na pozyskiwaniu to nowych użytkowników i nie bardzo interesowali się hakerami. A to nie był wcale taki mały problem, ponieważ League of Legends jest grą darmową. A to właśnie darmowa gry niczym magnes przyciągają największe grupy osób grających nie fair. I jak każda nowa gra, League of Legends również posiadała wiele bugów, glitchy oraz miała luki w zabezpieczeniach. Pierwszy filmik, jaki udało mi się znaleźć z tamtego okresu, został opublikowany, momencik, bo mi tu karta akurat zeszła, 10 listopada 2009 roku, czyli niecałe 2 tygodnie po wydaniu gry. Materiał, który właśnie przed sobą widzicie, przedstawia glitch do Tryndamera, który sprawiał, że jego ultimate był nieskończenie długi. Niecałe 2 lata później, bo w 2011 roku Riot Games zostało zaatakowane przez wirus o nazwie Skrypty. Był to rodzaj modyfikacji z dedykacją tylko do poszczególnych i pojedynczych czempionów, takich jak Ryze, Cassiopeia czy na przykład Annie. Oprócz tego skrypty były wykorzystywane do farmienia ogromnej ilości ówczesnej niebieskiej esencji, którą wtedy były akurat punkty IP. Dodatkowo skrypty były używane do ekspienia kont, które najczęściej odbywało się na grach z botami. Zaledwie rok później, czyli w 2012 roku, na czarny rynek League of Legends wjechał tak zwany LOL Multihack. Program ten zdecydowanie różnił się od skryptów, ponieważ spełniał zdecydowanie inne funkcje. Multihack miał 4 opcje. Pierwsza z nich nazywała się Zoom Hack i pozwalała na dowolne oddalenie mapy. Dzięki temu na przykład grając na bocie, widzieliśmy, co się dzieje na midzie, na smoku oraz na buffach. Druga z opcji, Chat Spammer, nie dawała żadnej przewagi, za wyjątkiem wkurzania graczy, bo jak sama nazwa wskazuje, Chat Spammer umożliwiał po prostu wielokrotne wysyłanie wiadomości w ciągu 1 sekundy. Natomiast trzecia opcja to AFKBOT. Jest to opcja, dzięki której nie wyrzucało nas z gry w momencie, kiedy zwyczajnie zbyt długo staliśmy nieruchomo bez żadnej akcji. No i w końcu, ostatnia, 4. opcja to hotcase, który sprawiał, że mogliśmy przypisać kilka kombinacji naraz pod jednym albo kilkoma klawiszami. Natomiast prawdziwe apogeum zła uderzyło w League of Legends w 2013 roku w postaci Bot of Legends, czyli tego słynnego bola. Program ten zawierał wszystko, co mówiłem do tej pory, ale dodatkowo posiadał jeszcze kilka innowacji. Bot of Legends zyskał wielką popularność w Polsce za sprawą m.in. Denitrozyniaka oraz Disa. Ten pierwszy został złapany na gorącym uczynku, były dowody.
A ten drugi był samozwańczym szeryfem League of Legends, który wytoczył wojnę hakerom. No dobrze, intro, ale posłuchaj. Bana dostałeś nie tylko ty, ale i inna grupa. Cała grupa dostała tego bana, więc nie pisałem do każdego po kolei, bo to nie miało sensu. Dostał bana każdy, kto na tego bana zasłużył i absolutnie nie jest to mój osobisty akcent w twoim kierunku, chociaż przyznam, że nie przepadam za tobą. Niestety, całe to przedstawienie przerodziło się w otwarcie puszki Pandory i Bot of Legends stał się nieodłączną częścią gry. Wtedy Riot Games zrozumiał, że jeżeli nie rozwiążą tego problemu, to ich gra może się zamienić w bezludną wyspę. Zresztą nie ma się czemu dziwić, nikt nie lubi rywalizować w grze z kimś, kto zwyczajnie nie gra fair. Riot Games miał bardzo ciężkie zadanie, co chwilę tworzyli nowe zabezpieczenia, ale stale były one łamane przez tych nieco bardziej sprytniejszych hakerów. Musicie wiedzieć, że o wiele łatwiej jest złamać zabezpieczenie, aniżeli je stworzyć. Walka za pomocą coraz to nowszych zabezpieczeń przypominała tą walkę z dopalaczami. Czyli mówiąc krótko, była to walka beznadziejna, nie mająca szans na powodzenie, bo zawsze znajdzie się ktoś lepszy. Kolejnym krokiem Riot Games były tak zwane egzekucje publiczne. Banowali w jednym czasie tysiące hakerów, a następnie publikowali listę zbanowanych osób. Wydaje mi się, że to miało posłużyć na zasadzie swoistego straszaka. Nie rób tak, niech hakuj, bo skończysz jak tamci. Niestety, ale był to półśrodek, ponieważ część graczy dalej była zdesperowana i oszukiwała w grze. Zirytowany już sytuacją, Riot Games podwinął rękawy i postanowił rozprawić się z nie samymi graczami grającymi nie fair, a producentami programów ułatwiających rozgrywkę. Był to początek prawdziwej krucjaty przeciwko twórcom. Więc Riot Games zmienił pole bitwy na walkę przed sądem. Pierwszy pozew wylądował na biurku platformy elobody.net, gdzie po dwóch latach i wielu rozprawach w końcu zapadł wyrok. Elobody decyzją sądu była zobowiązana do usunięcia swojego serwisu i rzecz jasna wykonali wyrok. Wydaje mi się, że to i tak jest zbyt mała kara, bo jednak szkody wyrządzone firmie Riot Games były nieproporcjonalne do wyroku. Ale to już nie moja sprawa. Natomiast drugi pozew dostała firma LeakSharp i w tym wypadku kara była niesamowicie wielka. LeakSharp to firma, która w swoim czasie była najpopularniejszą stroną z hakami do League of Legends na całym świecie. Strona za $15 miesięcznie oferowała dostęp do dwóch rzeczy. Ogromnej listy skryptów oraz programu, który wgrywał te skrypty. Więc działanie było proste. Płacisz $15, wybierasz interesujący cię skrypt i balujesz okrągły miesiąc. Dla Riot Games firma LeakSharp była bossem, który nie tylko psuł ich grę, ale również zarabiał grube siano na graczach, którzy bezpośrednio dokładali kolejne cegiełki ku zniszczeniu League of Legends. Riot Games, składając wniosek do sądu, powołali się na złamanie przez firmę LeakSharp amerykańskiego przepisu DMCA. Jest to ustawa, która surowo zabrania tworzenia i rozpowszechniania programów, przy użyciu których mogą być naruszone cyfrowe mechanizmy. Ale to jeszcze nie koniec. Riot Games oskarżył firmę LeakSharp o atakowanie ich serwerów, udostępnianie prywatnych rozmów pracowników, uczenie graczy jak unikać antycheaterskich zabezpieczeń, a także za naruszenie praw autorskich. Po niecałym roku Riot Games wygrał sprawę, a firma LeakSharp dostała wyrok, który nakazał natychmiastowego usunięcia platformy oraz wypłacenia na konto Riot Games ponad 30 milionów złotych. Zabawne jest to, że początkowo Riot Games chciał załatwić sprawę polubownie, bez udziału sądu, ale LeakSharp odmówił udziału w rozmowach i ostatecznie sami doprowadzili do całej tej sytuacji. Aktualnie do informacji publicznej wyszły tylko te dwie sprawy, ale jestem niemalże pewny, że wielu innych producentów odpowiedzialnych za to stworzenie nielegalnych programów również dostało taki pozew. Przechodzimy do kolejnej części tego materiału, czyli do forum, na którym to rozpłakują nasi rodowici hakerzy. Zrobiłem jednego screena, bo więcej chyba nie ma potrzeby i zasłoniłem te kwestie, które uznałem, że w większym bądź mniejszym stopniu mogą kogoś naprowadzić na złą drogę. Wiadomość, którą zaraz wam przeczytam, pochodzi od programisty hakera, który, jak sam o sobie mówi, ma spore doświadczenie zarówno w używaniu nielegalnych programów, jak i w ich tworzeniu. Uwaga, czytam. Riot wydał dużo pieniędzy na świetne zabezpieczenia i żaden publiczny cheat nie będzie niewykrywalny, gdyż specjalna grupa rozkodowuje pliki i inne opcje, po czym plik leci na czarną listę. Nie tylko klient gry skanuje całą listę procesów, ich hasze, ID i nazwy, ale i oblicza każde kliknięcie, ruch kontrolera w stosunku do ruchów w grze. Do niedawna niewykrywalny był XYZ, płatny oczywiście. Niestety został rozkodowany
zakodowane i poleciały bany. Była to ostatnia działająca platforma. No moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja nabrałem ogromną ochotę na lampkę szampana. Ktoś może teraz zapytać, no to info, nie ma już żadnych haków? Odpowiem szczerze, myślę, że jakieś haki na pewno jeszcze są. Ale coś wam powiem. W momencie, kiedy przygotowywałem ten materiał, zdobyłem bardzo wiele informacji o świecie hakerów. Z reguły, kiedy powstaje nowy hak, to jego żywotność wynosi mniej więcej kilkadziesiąt dni. Riot Games serio musi mieć dobre, a przede wszystkim bogate zabezpieczenie, skoro nawet te najlepsze programy upadają tak szybko, a gracze korzystający z tego rodzaju ułatwień są banowani nawet już po pierwszym meczu. Dodatkowo dowiedziałem się, że koszt dostępu do haków obecnie wynosi nawet do 300 zł. Ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy. Aktualnie nie tylko trzeba zapłacić sporo kasy, aby uzyskać dostęp, ale także często jesteśmy proszeni o skan dowodu. Podsumowując, płacisz pieniądze, dostajesz bana, tracisz konto i jeszcze za darmo w rękę obcych ludzi oddajesz najważniejsze dokumenty, twoje dane osobowe, za pomocą których w niektórych bankach bez problemu można wziąć pożyczkę, chwilówkę, a nawet kredyt. I potem za to wszystko będziesz musiał zapłacić ty z własnej kieszeni. Więc czy jest to gra warta świeczki? Jest to pytanie retoryczne. Teraz trochę z innej beczki. Wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że taką drogą na skróty również idą gracze, którzy biorą udział w ogromnych turniejach z ogromną pulą nagród. Co jakiś czas jesteśmy regularnie informowani o kolejnych aferach z udziałem profesjonalistów. Co chwilę jeden z drugim przychodzi na turniej z własną myszką, które są przerobione w ten sposób, aby miały wbudowane te wszystkie ulepszenia. Dla takich osób nie powinno być miejsca na scenie e-sportu. I na szczęście tacy delikwenci są dożywotnio wykluczeni z rozgrywek turniejowych. Osobiście uważam, że gracze korzystający z nielegalnych programów w grach online są po prostu mentalnie słabymi ludźmi. Są to egoistyczne jednostki, które świadomie oszukują i nie mają za grosz szacunku do samego siebie. Ktoś teraz może mi powiedzieć, ale info, to jest tylko zabawa. To ja cię zapytam w ten sposób, jaka jest z tego zabawa, skoro pada kosztem osób trzecich? Serio, nie mam nic przeciwko na używaniu haków czy wszelakiego rodzaju kodów w grach bez udziału osób trzecich. Jesteś tylko ty, gra oraz twoje haki. Żadna osoba na tym nie traci. Sam używałem kodów oraz modów w GTA Vice City, ale w związku z tym nie szkodziłem nikomu. Bo grę tak czy siak kupiłem, producent na mnie zarobił, sprzedał swój produkt i wszyscy byli zadowoleni. Ale używanie haków w grach online mija się z celem i stanowczo potępiam takie zachowanie. Powoli kończymy już ten materiał, ale zanim to zrobimy, chciałbym, abyś napisał w komentarzu, jakie jest twoje stanowisko wobec haków oraz wobec samych hakerów. Jestem ciekaw waszych opinii, dlatego zapraszam do dyskusji oraz zapraszam na naszą grupę Chleby Infomoda, na której również możecie dzielić się swoimi przemyśleniami. I to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Mój dla was Infomod. Narka. Click of ball, lepiej matki hajs wydać, niż Silverze stać. Click of ball, tu każdy swą szansę ma, VIP account mieć trzeba.